Dzisiaj rozmawiamy sporo o tym, że mamy muszą być multizadaniowe, ale ty to chyba musisz być turbo multizadaniowa. Turbo hiper multizadaniowa, ale to chyba jak każda mama, prawdę mówiąc. To jest tak, że no, przy dzieciakach zawsze jesteś do zrobienia, sama doskonale o tym wiesz, bo jesteś też mamą. Ale faktycznie jak jest trzech małych rozrabiaków, to no jest zajęcie jeszcze, ponieważ była nuda w domu, to wzięliśmy sobie szczeniaka, a co? A szczeniak płci żeńskiej, czy też... Tak, płci żeńskiej, musi być jakaś chociaż mniejsza, wiesz, ta dysproporcja, staram się obniżać. Okej, okay. Karolina, ale rozumiemy, że wzięliście szczeniaczka także po to, aby nauczyć swoich synów odpowiedzialności. Tak, to prawda, chociaż powiem szczerze, że chłopcy bardzo nas zaskoczyli, bo już przed tym, jak z moją przyjaciółką mówili się na to, że ten szczeniaczek zostanie im dany w prezencie, to wiesz lub nie, ale miesiąc wcześniej Fryderyk już sobie nastawiał budzik na 6 rano, tylko po to, żeby wcześniej wstawać i przygotowywać się do tego, jak to będzie z wychodzeniem z psem, a jak wiemy, praktyka wychodzi różnie, więc to ten środkowy jednak wychodzi z psem przed szkołą, ale jest to dużo radości i dużo miłości, która się w domu pojawiła. Oczywiście, zawsze jak się rodzina powiększa, to jest to dużo radości. To zależy.